Chyba się zaczęło. To dobrze. Chciałbym się pomodlić z wami w tych intencjach, które zostawiliście, a zostawiliście ich kilka tysięcy intencji, więc czytać ich nie będę. Pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli pierwszy raz, oglądają i zaczynają od początku w retransmisji. Jakbyście chcieli się od razu pomodlić na różańcu, to przewincie z 5 minut do przodu. Bo dopiero wtedy się zacznie. Teraz ja będę gadał, udostępniał, zachęcał was. I co? I pozdrawiał. O, Miłosza na przykład, Martę chciałbym pozdrowić, Michała, Władysławę. O, ale was dużo się zrobiło od razu. Jak zwykle. Dobrze jesteście. Będziecie chcieli się modlić. Proszę was o omodlenie rzeczywiście tych intencji, które są już zapisane. Były zapisane w różnych miejscach. Bardzo dużo ich jest. Wracamy do mniej więcej jakiegoś takiego stałego rytmu tych modlitw co środę. Mam nadzieję, się uda o 20, 20:15 spotkać na różańcu, medytacji czy jakiejś charyzmatycznej modlitwie. Dzisiaj będzie połączenie i różańca, i charyzmatycznej modlitwy. Troszkę tak. No. I co? Wiecie co? Ja to udostępnię chyba na swoim profilu prywatnym. Jak ktoś doda jakiegoś lajka albo serduszko, albo jakiś komentarz bezsensowny, 1, 2, 3, 4, to się przyczyni do tego, że więcej osób gdzieś będzie mogło się zastanowić, albo przeskroluje na tablicy Facebooka z takim pytaniem, a może jednak się pomodlę. Przynajmniej mam nadzieję, że co dziesiąta się zastanowi, czy się pomodlić, czy nie. Okej. Okay. No, na swojej osi czasu opublikuję. Czekajcie, obiecałem pozdrowienie. Jak też chcecie kogoś pozdrowić, to też możecie napisać. Na przykład otagować? Tak to się nazywa chyba. Kuźnia Raciborska. Roczna Jagódka. Czyli jest z nami roczna. Dzieci się najlepiej modlą. Najlepiej wysłuchiwane są, więc bardzo dobrze jest z nami roczna. Kto? Roczna Jagódka. Łucję, Jolę pozdrawiam, Izę, Asię, Elę, Justynę, Ewę, Dominikę, Kasię, Jasię, Sebastiana, Natalię, Ewę, Tabisia, Kasię, Barbarę, Iwonę, Kasię, Jasię, Danutę, Kasię. Trochę was jest. Karolina, Małgorzatę, Dorotę, Dominikę, Anię, Łucję, Violettę, ojejku, troszkę. Dobrze, wszystkich was pozdrawiam. Jak wy kogoś pozdrawiacie i już nawet dodajecie te różne inne intencje, to piknie, że też dokładacie i konkretnie nazywacie, czego wy tam pragniecie w sercu, bo to jest ważne, żeby to nazywać. Też i na modlitwie przemadlajmy to, o co prosimy. Może coś innego trzeba poprosić. Może trzeba to pogłębić. A, czekajcie, muszę się poprawić. Może Pan Jezus pokaże wam inną, większą potrzebę niż ta, którą wy nazwaliście. Tak jak wielokrotnie powtarzałem, wiele osób chodzi sobie po świecie i nie wiedzą, czego chcą tak naprawdę. A my chociaż będziemy wiedzieli, czego chcemy, bo to zapiszemy. I Pan Jezus to uwzględnia. Oczywiście z miłości do nas nie wszystkie wysłuchuje. Kto z was oglądał Bruce'a Wszechmogącego, to wie, jaka byłaby konsekwencja wysłuchania wszystkich modlitw. Jaki chaos w społeczeństwie powstał, gdy tam Bruce dostał tą wszechwładzę i wysłuchał wszystkich próśb. Wygranie w totolotka i tym podobnych. Oczywiście nie spłaszczam, bo czasami są bardzo poważne intencje o uzdrowienie. Dzieci chorują, nowotwory. Ale no, mimo wszystko zdrówko fizyczne nie jest najważniejsze. To uzdrowienie wewnętrzne jest najważniejsze i o nie będziemy się zwłaszcza modlić. O to będę prosił na różańcu. Będziemy o to wszyscy prosić. Już gadam 3 po 3. Ktoś tu nawet na prywatną wiadomość to w onkologii pisze o 7-miesięcznym dziecku, czy 7 miesiącu ciąży, prosi o modlitwę. Poważne sprawy. Ale w dalszym ciągu was proszę, żebyście tak bardziej szli w kierunku wiary, tego, co duchowo potrzebujemy, niż tego, co ciało potrzebuje. Oczywiście nie lekceważąc ciała. Spróbujmy w tym kluczu gdzieś popatrzeć.
Jak chcecie, żeby ta nasza modlitwa, wspólnota modlitewna była jak największa, to proszę Was o porobienie, albo naśladowanie księdza, który teraz klika i udostępnia to w różnych miejscach i zanudza Was tym. 300 nas już jest. Chwała Panu. Zaczynamy za 2 minuty. Jak ktoś chce dołożyć jakąś swoją intencję, to lepiej teraz niż w trakcie różańca. Nazwać ją, zapisać, albo Panie, Ty wiesz. Tajemnicami bolesnymi będziemy się modlić, bo tam Jezus doznał wielu ran i na naszej duszy jest wiele ran i potrzebują one uzdrowienia. Maria ma wielką władzę i przez jej stawiennictwo będziemy prosić o to, żeby Bóg usuwał przyczyny różnych naszych stanów, bo wyobraźcie sobie teraz takie, słuchajcie, krótka katecheza przed tym różańcem. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś problem i rozmawiacie o tym z kimś, czy z Bogiem, czy z jakimś księdzem na spowiedzi, rozmowie duchowej, w kierownictwie duchowym i wyobraźcie sobie, że nie wiem, tam życie Wam się wali, małżeństwo Wam się nie układa, z dziećmi coś się nie układa. Zawsze to ma jakieś swoje przyczyny i czasami mam wrażenie, jak tak rozmawiam o tego typu sprawach, że ktoś mnie wpuszcza do budynku, otwiera swoje serce i krążymy po parterze, po pierwszym, drugim piętrze i patrzymy na poprzebijane jakieś ściany, na jakieś popękane ściany, na jakiś tam mur się sypie, prawda? I mam wrażenie, że tu nie ma co jakiś szukać klamr dlatego, żeby spinać ten budynek, żeby on się jakoś tam trzymał. Tylko trzeba zejść do fundamentów i zobaczyć, co tam w fundamentach jest pęknięte, czy co tam jest nie tak, po to, żeby on się przestał dalej rozsypywać budynek, żeby dobrze go wyremontować. I my będziemy schodzić do głębin naszych serc, żeby Pan Jezus nam pokazywał, co tam się zepsuło w środku, co tam za rany są, które powodują nasze pozamykanie, nasz gniew, naszą zazdrość, nasze uzależnienia i tym podobne. I żeby Pan Jezus tam uzdrawiał. I Maria, żeby rozkazywała, by wszelkie choróbska i rany, zakażenia odchodziły z naszej duszy, również z ciała. Dobrze, jest nas sporo. I trochę też jest... O, ja już 2 lajki właśnie dałem. Oczywiście, żeby to dalej się rozeszło, a nie po to, żeby po prostu fajnie, bo ksiądz ma dużo lajków. Dobrze, powoli się zbieramy. Już chyba nigdzie więcej nie potrzeba. Jak ktoś ma jakieś katolickie grupy i stwierdzi, że tam fajnie byłoby, gdyby taki różaniec specyficzny z księdzem się znalazł, gdyby potencjalnie ktoś tam jest zainteresowany, to wiadomo co, podajcie dalej. Dobrze, fajnie, że jesteście. Wracamy do rytmu modlitw. Mniej więcej co tydzień, co środa. Bądźcie w tej modlitwie. One będą różne. Mam nadzieję za chwilę kupić lepszy sprzęt do transmisji na żywo, po to, żeby dołączyć pianino i różne takie siupy. A o 21:00 na YouTubie będzie premiera filmu, czy w ogóle dodany zostanie film. Lepiej to brzmi chyba, albo i nie. Z adoracji, którą miałem ze zespołem takim Noe, jak był ojciec Antonello, Kadedu, i oni mieli rekolekcje prowadzone, to ja tam adorację prowadziłem i to zostało nagrane o 21:00 na YouTubie, będzie premiera. Jak komuś mało będzie, no to tam odsyłam o 21:00. Dawid mówi o wygranie w Chińczyka. No chociaż konkretnie, Dawidzie, nazwałeś swoją potrzebę, ale no, miej większe pragnienia. No, sięgamy nieba naszymi pragnieniami. Panie Jezu, zobaczcie. Czekajcie, jeszcze pogadam, bo muszę. Przepraszam, ja taki już jestem. Zobaczcie, Jezus idzie sobie po Jerychu i tam słyszy z tyłu: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Prawda, nie reaguje. Ślepy człowiek tam. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Dalej, no choćby trochę miał miłosierdzia Jezus, to by podszedł do ślepego, a nie żeby on tam ganiał za Jezusem, tak by można było spojrzeć, ale Jezus sprawdzał, czego on pragnie i na ile on pragnie spotkać się z Jezusem. Wystawiał go na próbę i nie ułatwiał mu wcale sprawy.
On dalej tam, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I tak widział, dobrze jemu zależy, dobrze pragnie dobrych rzeczy, spotkania ze mną, pragnie ulitowania się nad nim, odzyskania wzroku i wysłuchał go. No to sprawdźcie swoje pragnienia i Pan Jezus też będzie patrzył na te wasze pragnienia. O co wy prosicie? Okej. Najlepiej, gdybyście teraz przesunęli te wszystkie komentarze w bok, to się tak siup, przesuwa te komentarze, na komórce przynajmniej. I zaczynamy. Proszę was o modlitwę w tych wszystkich intencjach zostawionych w skrzynce intencji w przeróżnych miejscach. Chyba mnie dobrze słychać. To jeszcze tylko, to tylko mi powiedzcie, czy tutaj coś potrzeba z głosem powiedzieć i za chwilę zaczynamy. Na początek tę transmisję z umnożą Panie Jezu w Twojej przenajdroższej krwi, prosząc Cię o osłonę dla mnie, dla tej transmisji. Polećmy przez ręce Maryi tę transmisję, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dobrze, co wy tu piszecie o dźwięku? Mówicie trochę za cicho. Może troszkę wyżej dam. Kto tu jeszcze coś pisze o dźwięku? I zaraz zaczynamy. Już też wy się wyciszajcie, powyłączajcie messengery, różne rzeczy, które mogą was rozpraszać. Znajdźcie miejsce, gdzie was nikt nie będzie, no właśnie, tam nękał. Jeśli ktoś coś tam musi jeszcze zrobić i ma na słuchawkach, to błogosławię mu. Okej, okay. No mówicie, że ten jest okej. Okay. Dobra, w imię Jezusa zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Maryjo, proszę Cię, rozkaż, aby wszelkie zło, które przeszkadza nam w modlitwie, aby odeszło. Rozkaż, aby wszelkie złe duchy, które chcą się plątać i niszczyć naszą modlitwę, wywoływać zburzenia, wywoływać zamieszanie, aby odeszły. Maryjo, rozkaż, bo Ty depczesz głowę Lucyfera. Ty jesteś przemożną władczynią. Proszę Cię, Maryjo, by zły duch odszedł od nas, już więcej nie miał do nas żadnego dostępu. Proszę Cię, byś uzdrawiała wszelkie rany, które powodują rozproszenia, które powodują, że nie możemy usłyszeć Twojego Syna, że nie możemy się w pełni otworzyć na to, co Bóg przygotował nam na modlitwie, które odciągają nas od modlitwy, zniechęcają nas do modlitwy. Maryjo, proszę Cię, uzdrów właśnie te miejsca w naszym sercu. Ufamy w Twoje wstawiennictwo i o to Cię prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Jezusa. Są na pewno wśród nas osoby, które nie mają ran fizycznych od jakichś uderzeń, ale mają głębokie rany, głębokie uderzenia na duszy, bo ktoś je uderzył słowem, zwłaszcza ojciec, matka, i to bardzo bolało i to naznaczyło całe życie. Maryjo, prosimy Cię, byś leczyła, uzdrawiała głębokie rany w naszym sercu, rany spowodowane słowem, zaniedbaniem, rozbitą rodziną, nałogami, naszymi błędami. Mario, proszę Cię, te głębokie rany, ulecz je, bo w ranach Jezusa jest nasze zdrowie. Spadła na nie chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jak mówi prorok Izajasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Wiecie co, mam takie przekonanie, że żeby powiedzieć coś do tych, którzy przed chwileczką dołączyli do nas, przed momentem i tak nieprzekonani są, czy to się modlić, czy to się nie modlić. Panie Jezu, Maryjo, proszę Cię, abyś przez tę modlitwę zachęcił ich do wiary, zachęcił ich do otworzenia serca na miłość Bożą. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś przez stawiennictwo Twojej Matki usuwał wszelkie rany, które powodują, że nakładamy na siebie różne pancerze, różne plastry, żeby te rany nie krwawiły, różne jakieś dziwactwa, po to tylko, żeby ukryć te rany przed innymi, ukryć te rany przed Tobą, a one krwawią i bardzo bolą. Proszę Cię, Panie Jezu, byś te rany, które powodują nasze pozamykanie przed Tobą i przed ludźmi, uzdrawiał swoim dotykiem, obecnością. Rozkazuj, aby wszelkie choroby duszy, ducha od nas odchodziły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Panie Jezu, otwieranie ran bardzo boli, ale Ty nas wzywasz do tego, żeby dźwigać Twój krzyż, żeby go nie odrzucać. Powrót do wspomnień, powrót do tego, co jeszcze nie było wygojone, a już zostało zabetonowane, schowane, wyparte. Bardzo boli. Panie Jezu, wszystkie te osoby, które uciekają przed tym bólem, uciekają przed różnymi swoimi odczuciami, które chcesz, żeby oni przeżyli, aby ich uzdrowić. Panie Jezu, dodawaj im męstwa do dźwigania tego ich krzyża, krzyża przeszłości, krzyża wspomnień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Spróbuj sobie wyobrazić taki nietypowy obraz. Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś gdzieś wysoko, wysoko nad ziemią i patrzysz na Polskę, patrzysz na świat, na mapę z wielkiej perspektywy, z wielu kilometrów ponad ziemią i ponad tą ziemią jest krzyż. Spływają krople krwi. One spływają w różne miejsca. Na te osoby, które teraz się modlą w całej Polsce i poza granicami. Spróbuj zobaczyć, że te krople krwi przychodzą po to, żeby nas oczyścić. Po to, żeby nas uzdrowić, żeby ta krew rzeczywiście była źródłem życia dla nas, żeby nas ożywiła, żebyśmy my rzeczywiście żyli w przyjaźni z Bogiem. Spróbuj mieć taki obraz spływającej krwi Jezusa na każdego, na całą naszą wspólnotę modlitewną, na Ciebie również. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mam takie światło w umyśle. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Wiele rzeczy prosiliśmy. Wiele tysięcy próśb było zaniesionych przez wspólnotę 500 osób prawie, omodlone. Super. A mam taki pomysł, ażebyśmy teraz bezinteresownie stanęli przed Bogiem i po prostu uwielbili Go. Żebyśmy sobie pomyśleli o tym, czego nam brakuje i o co prosiliśmy, żeby nam nie brakowało. A ten brak zapewne jest nam potrzebny, bo to brak, który może być wypełniony przez Boga, który dodaje nam pokory, wiele łask, na wiele łask może nas otworzyć, czy przyczynić się do otwartości. Spróbujmy w tym uwielbić Boga po prostu, tak bezinteresownie. Teraz żadnych próśb, zresztą piszecie te prośby. Słuchajcie, żadnych próśb, teraz co najwyżej, jak chcecie pisać, to uwielbienia Boga. Uwielbiam Cię, Panie, Wy, dziękuję Ci, Panie, za. Jak chcecie. Jak ktoś chce, żeby ktoś dołączył do tego uwielbienia, udostępnijcie. Dajcie komentarz 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla zasięgu, lajka dla zasięgu, serduszko dla zasięgu, wowa dla zasięgu, cokolwiek. I za chwilę zakończymy takim uwielbieniem. O nic już nie prosząc, tylko po prostu uwielbiając Boga i odwracając wzrok od tych naszych problemów. Amen. Dobrze, to co? Zaczniemy. Kto chce? Kto jeszcze ma czas? Kto może? Czekajcie, Pismo Święte wezmę. Ono nam się przyda. Moment, 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 moment. Zaraz wrócę. Zaraz wrócę. Okej. Okay. Zaraz. Dobrze, 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 dobra, dobra. Zaraz jakieś o proroctwo poprosimy. Panie Jezu, prosimy Cię, byś przyszedł do nas ze swoim słowem, by to słowo nas poprowadziło, by to słowo przyczyniło się do jak najlepszego, do jak najadekwatniejszego uwielbienia Ciebie. Proszę Cię, Panie Jezu. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Posłuchajcie, taka mała pięćdziesiątnica. Stoimy jak ci apostołowie, uwielbiamy Boga. Panie Jezu, bądź uwielbiony za Twojego Ducha Świętego, którego posyłasz do nas. Bądź uwielbiony w darze języków, bądź uwielbiony w charyzmatach, których nam udzielasz. Bądź uwielbiony w tym, że prowadzisz nas, Duchu Święty. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, że nas wypełniasz, że przychodzisz z pomocą naszej słabości. Bądź uwielbiony w naszych brakach, bądź uwielbiony w braku zdrowia, bądź uwielbiony w braku poczuciu bezpieczeństwa. Bądź uwielbiony w lęku, bądź uwielbiony we wstydzie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Daj nam odwrócić wzrok od tych wszystkich problemów i skierować ku Tobie. Niech Cię wielbią wszystkie języki. Niech Cię błogosławią. Kto ma dar języków, teraz może go wykorzystać, żeby w harmonii modlić się językami, tak jak Duch pozwala nam mówić. Sharia Rama, Sharia Rama, Sharia Rama. Yeshua Maria, Yeshua Maria, Sharia Rama. Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty, wypełnij ten dom, w którym przebywamy. Przyjdź z wielkim hukiem. Przyjdź i wypełnij nas. Niech te języki ognia rozdzielają się nad nami, stojącymi w postawie uwielbienia nad Tobą. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, za Twoje dzieło, za Twoje charyzmaty. Bądź uwielbiony za dary, którymi nas udzielasz. Bądź uwielbiony za dar proroctwa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w gwałtownym wichrze, przyjdź w łagodnym powiewie, przyjdź Duchu Święty. Bądź uwielbiony we wszystkich Twoich dziełach. Bądź uwielbiony we wszystkich tych komentarzach, które piszą. Bądź uwielbiony w ranach, bądź uwielbiony w tym, że nam pomaga, że nas chronisz.
że pozwala, żebyśmy błądzili i byśmy nie błądzili. Bądź uwielbiony za to, że jesteś przy nas, trzymasz nas za rękę. Bądź uwielbiony za wszystkie Twoje dzieła. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Chwała, cześć, uwielbienie niech będzie Ci oddane. Bądź uwielbiony za wszystkie osoby, które są obecne, za ich dzieci, za ich wnuki, za rodziny, za to, że jesteś, Panie Boże. Uwielbiamy Cię za to, że jesteś przy nas, przy naszych rodzinach. Bądź uwielbiony w tej wspólnej modlitwie. Bądź uwielbiony tu i teraz. Bądź uwielbiony za to, że bezinteresownie możemy stanąć przed Tobą i po prostu być, i po prostu patrzeć na Ciebie, adorować Ciebie i patrzeć, jaki jesteś wspaniały i uwielbiać Twój majestat, piękno, chwałę, cześć, mądrość, bogactwo, jakim Ty jesteś, jaki Ty jesteś. Panie Jezu, proszę Cię, byśmy odwracali wzrok od tego, co nas męczy, gnębi, troska, martwi. Byśmy umieli często stawać w takiej postawie uwielbienia. Uwielbienia w tego, co nas trudno przyjąć. W tym, o co Cię prosimy, żebyś to zabrał lub wypełnił. Panie Jezu, teraz uwielbiamy Cię w tych naszych prośbach, w tym, o co Cię prosimy. Dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, których stawiasz na naszej drodze. W naszym zdrowiu, w naszym braku zdrowia. Bądź uwielbiony w historii życia. Agnieszka Cię uwielbia. W historii mojego życia, życia mojego męża, synka. Chryste, bądź uwielbiony we wszystkich osobach, które kierują mój wzrok na Ciebie. Bądź uwielbiony za wszystko. Za to, że jest tak, jak Ty chcesz. Dziękuję Ci za całe moje życie. Barbara, przyjdź Duchu Boży do nas. Bądź uwielbiony w Kościele Świętym Powszechnym, w każdym kapłanie, w każdym bracie i siostrze. Panie, my Twoje dzieci zebrane w imieniu Twym, jedno serce i duch nas gromadzi. Panie Jezu, bądź uwielbiony, wywyższony, chwała, cześć, uwielbienie, niech będzie Ci oddane. List do Rzymian, 2, 1 werset. Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, proroctwo, za wspólną modlitwę. Dziękujemy Ci za słowo, które wytyka nam dzisiaj, że osądzamy innych. Brakuje nam miłosierdzia wobec innych, że zbyt pochopnie odczytujemy ich intencje i przypisujemy im złe intencje i przypisujemy im to, co sami złego robimy, nie za bardzo się przyznając do tego. Dziękuję Ci za tę modlitwę. Przyjmijcie kapłańskie błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże. Niech da Wam ducha uwielbienie, niech da Wam dobre poznanie tego, czego Wy tak naprawdę chcecie. Czego pragniecie? Niech da Wam głębokie pragnienia, wysokie pragnienia, maksymalistyczne pragnienia, sięgające nieba. Niech to wszystko sprawi Duch Boży, niech Was uwalnia i uzdrawia. Niech dotyka Waszych ran, by je oczyścić. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dobrze, to co? Zaraz kończymy. O 21:00 przypominam, jest... O 21:00 jest premiera takiej modlitwy uwielbienia, znacznie lepiej nagranej, chyba w lepszej jakości, z zespołem Noe. To było nagrane w tej rekolekcjach z ojcem Antonello, Cadedu i w ogóle. Taka rzecz by została nagrana z monstrancją fatimską i w ogóle taki ten full wypas. O 21:00 na YouTubie te obańkologii to będzie, to Wam to polecam. Jeśli ktoś chciałby jeszcze się tym pomodlić, nie tyle obejrzeć, co pomodlić się tym, no, to polecam. Jeśli ktoś udostępni te transmisje w różnych miejscach, albo już udostępnił, to może liczyć na nie zegarek. Patrzcie, jaki mam fajny zegarek Casio. Niedawno sobie kupiłem. 50 metrów ma. No, wodooszczędności. O, taką opaskę, jeśli ktoś by chciał. Tutaj jest adres do bańkologii i w ogóle można się pomodlić na nim. Trzeba ściągnąć i wtedy przerzucać sobie. Prawda? Jeśli ktoś chciałby dostać taki, to trzeba udostępnić, polajkować, dać byle jaki komentarz i wysłać adres na stronę fanpage do bankologii, gdzie to wysłać do Was. A jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej gadżetów, bo jest ich znacznie więcej, to jest w przypiętym poście na fanpage'u więcej tych gadżetów i tam jak je zdobyć, to tam właśnie można zobaczyć.
Słuchajcie, już Was zapraszam na modlitwę nietypową. 12 lutego mam 31 urodziny. 12 lutego. I tak już chciałbym, żebyście się tam pomodlili za mnie, żebym ja lepiej nawracał Was w sumie i siebie lepiej nawracał. Tak sobie pomyślałem, jakby ktoś chciał w urodziny się pomodlić wyjątkowo teraz za mnie. Chciałbym dołączyć do tej wspólnoty modlitewnej 12 lutego, a normalnie to my się za tydzień spotykamy w środę około 20, 20:15. Koniec, już za dużo tych reklam. Co jeszcze? Coś chcecie zapytać? Dobrze. Rzeczy poważne mieszały się z mało poważnymi. Ale mam nadzieję, że to niesmaku jakiegoś nie spowodowało. Nie ogoliłem się. No, taki dzień. Kurczę, mam ferię, a znowu ten masę rzeczy. Ale PIT dzisiaj składałem. Byłem dzisiaj PIT złożyć. To nie jest tak, że księża nie płacą podatków. PIT musiałem dzisiaj złożyć. Dobrze, kończę chyba. O czymś jeszcze zapomniałem. Ale Was męczę jeszcze. Trzymam przy tych telefonach, komputerach, a tu trzeba rzeczy robić. Słuchajcie, mam do Was prośbę. Jak skończycie tę transmisję, zostawcie Facebooka, idźcie kochać swoich domowników, idźcie zrobić coś porządnego, coś pożytecznego, a nie scrollujcie bez sensu dalej Face'a. Dobra? Proszę Was. Oto. Okej, okay. Amen. O 21:00 modlitwa na YouTube, ale to już nie na żywo. Teobańkologia. I na Instagramie też jest Teobańkologia. I na Patronite i w ogóle. Dobra, starczy.